Tym razem czy zdarza się Wam być w kościele, w świątyni, czasem napełnionym radością. Nie tak bardzo wszystko na poważnie. W Wielkim Poście mamy dużo na poważnie, więc może spróbuję wywołać na Waszych twarzach uśmiech. Jeśli to, co powiem, będzie trochę radosne, wesołe, to się uśmiechnijcie. Jest taka zagadka, bardzo stara. Czym się różni, zagadka złe słowo, anegdotka, czym się różni pesymista od optymisty? Pesymista mówi, już gorzej być nie może, a optymista może. Podobno my Polacy mamy skłonność do bycia pesymistami, tak? To słychać stara wieka. Stara wieka. Kochani, dzisiaj tu się spotykamy, aby odwrócić troszkę ten schemat, że jeśli jest jakaś stara bieda, jeśli jest jakiś mniej lub bardziej wrodzony czy nabyty pesymizm, to w sytuacji spotkania z żywym Bogiem to jest Jemu poddane. Bóg nie chce nas jako pesymistów. Bóg nie chce nas jako przewrotnych optymistów, którzy tak, nie patrzą na to, co jest rzeczywiście jakimś trudem, słabością, cierpieniem. Ale Bóg nie chce, żebyśmy mówili stara bieda, ponieważ po to Bóg się stał człowiekiem, abyśmy w nim przez Niego byli bogaci, obfitowali w dobro, obfitowali w miłość. Jaka jest przeszkoda, która może stanąć na drodze temu obfitowaniu? Temu błogosławieństwu, które pochodzi od Ojca z nieba. Wobec każdego z nas jest wyjątkiem. Jak dzisiaj to Pan Jezus nam pokazuje dwie rzeczy w tym fragmencie Ewangelii, który przeczytałem. Pierwsza rzecz, do Boga mówi się Tato, Ojcze, Abba. To jest rzeczywistość modlitwy. Nie wiem, siostry Kacie, czy masz taki nawyk, nie wiem, przyzwyczajenie, tak zaczynasz się modlić i po prostu się modlisz, ale gdzieś nie stanąłeś w drogi swego serca w postawie bliskości. Bliskości z Tatą Niebieskim, z Ojcem. W bliskości Jezusem, przez którego mam dostęp do Ojca. Ja od pewnego czasu, dłuższego czasu, zanim zacznę się modlić, mówię, przyjdź Duchu Święty. To jest pierwsza modlitwa, którą zaważę. Też nieraz mówię do niektórych, nie masz obowiązku odmawiania macierzy. Mam takie wrażenie w ogóle nie moich rodziców, może też moich rówieśników jeszcze, chociaż już w mniejszym stopniu. Nosi w sobie takie przekonanie, tak, trzeba odmówić pacierz, trzeba odmówić różaniec, rąk. Trzeba zrobić to lub tamto, jako praktykę modlitewną. A Bogu nie o to chodzi, żebyśmy praktykowali modlitwę. Jeżeli mówimy chrześcijanin czy katolik praktykujący, to nie chodzi tylko o to, że zaliczamy mszę świętą, że przystąpimy nawet do spowiedzi. Bo jeżeli tylko jesteśmy skoncentrowani na tym, co my robimy, to nawet na moment jeszcze nie zbliżyliśmy się do Boga. Bo Bogu nie chodzi o to, żebyśmy my dużo dla Niego robili. Bogu chodzi o to, żebyśmy my byli zdolni do przyjęcia tego, co On chce nam dać. Byśmy zauważyli to, co On robi dla nas, a nie my dla Niego. On jest pierwszy w miłości. On jest tym, który właśnie daje siebie swojemu Synu, daje swego Ducha, wylewa go na Kościół. On jest pierwszy. Ojciec, Abba, Tata, bierze za rękę, przytula, prowadzi i mówi, posłuchaj mojego słowa.
wiem, czy zdarzyło ci się kiedykolwiek się swoim bracie na modlitwie nic nie mówić. Mam nadzieję, że przynajmniej adoracja Najświętszego Sakramentu są takie momenty ciszy. Nic nie mówię. Jestem. Po prostu jestem. Tak? Jestem przy Tobie. Bo dzięki Ci, że Ty jesteś przy mnie. Niedawno w naszym seminarium duchownym w zeszłym roku na jesieni prowadził rekolekcję dla kleryków ojciec Robert Bujak, pochodzący z naszej diecezji, dokładnie z Wienia, Pankowa Przysłuchy, jezuita. Opiekun kleryków, opiekun duchowy, taki ksiądz Karol, poprosiłem go, żeby wygłosił homilię w naszej kaplicy wieczystej adoracji pod Radomiem w Wiedniu. Tam wielu z was wie, że modlimy się tam nieustannie za nocy swojej rodziny 24 godziny na dobę. Zasadniczą większość modlitwa w ciszy. I tak mu powiedział, może podjąć się z nami, tak, czym jest adoracja. I on zacytował tego ojca Roberta, też będąc pod wrażeniem tego, co on powiedział. I tak, na adoracji nie chodzi o to, że ty adorujesz Pana Jezusa. To jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest to, że On adoruje Ciebie. On patrzył z miłością na Ciebie. Tak, w Najświętszym Sakramencie jest pamięta męki śmierci zmartwychwstania Chrystusa. I On patrzy z krzyża na Ciebie. On patrzy też już jako zmartwychwstały na Ciebie. On Cię adoruje. Bo On miłość nie poszukuje. Na pierwszym miejscu. Ty i ja potrzebujemy miłości. Chciałbym, żeby to było źródło optymizmu dla nas. Takiego zdrowego i prawdziwego. Że tu dzisiaj jesteśmy przecież właśnie ze względu nie na to, żeby my mamy coś dać Bogu Jezusowi. Nie, że On się nam daje. Przecież każda msza święta to jest On się nam daje. I ukochani, co może stanąć na drodze tej miłości, z którą Bóg przychodzi? Po modlitwie Ojcze Nasz to jest druga rzecz, tak, którą dobrze znamy. Jezus dodaje, jeśli przebaczycie ludziom grzechy, nie wam przebaczy Ojciec Niebieski. Bariery są usunięte, dlatego, żeby miłość przyszła i uzdrawiała. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. To są mocne słowa. Pan Jezus wie, co mówi. Być może niektórzy z nas już się przekonali, jak uzdrawiające jest działanie przebaczenia. Najpierw przebaczenia, które my otrzymujemy od Boga. Tak, dzisiaj słyszeliśmy w Słowie Bożym, wasze grzechy wybieleją jak szkała, gdyby były jak purpura, będą większe od wełny. To jest moc zbawienia. Kąpiel w krwi Chrystusa, która oczyszcza z każdego grzechu. Nam jest przebaczony. I właśnie dlatego, że Tobie i mnie jest przebaczony każdy grzech, który szczerze i do końca oddaje Bogu i miłosierdziu, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przebaczać na wzór Jezusa. Mi się zdarza podczas błogosławieństwa czasem powiedzieć do kogoś w imieniu samego Boga, Boga Ojca. Cieszę się, że jesteś podobny, czy jesteś podobna do mnie. Bo ja zawsze przebaczam, a Ty właśnie też przebaczyłeś. To jest nasze największe podobieństwo do Boga. Gdy przebaczamy, na poziomie duchowym nie ma głębszego uzdrowienia. Wiesz, właśnie to. Jest mi przebaczony, do tego stopnia to przyjmuję, że jestem gotów przebaczać jak sam Bóg. Jak przebaczenie działa na poziomie uzdrowienia? Ja się o tym przekonałem wielokrotnie. Pierwsza sytuacja, o której chcę wam powiedzieć, dotyczy pewnego małżeństwa. Pewna kobieta młoda, która była we wspólnocie Nowego Duchu Świętego w Radomiu, zapytała, czy nie mógłby przyjść w prawie mszy świętej przy łóżku jej mama, bo obawia się, że niedługo umrze. Mówię, dobrze, no nie ma sprawy. A jak tam relacja rodzinna? No niestety rodzice są po rozwodzie. Od wielu już lat
Co więcej, jest między nimi bardzo dużo nieprzebaczenia. Więc mówię, to wie pani co, proszę zadzwonić do ojca, porozmawiać z mamą, o kontakt z nią był, żeby rzeczywiście nawzajem sobie przebaczyli, przyjęli ten dar przebaczenia, skoro ona ma odejść z tego świata. No dobrze. Pomówiła się w tej intencji, zadzwoniła do ojca, bo dziwo był gotów nawet przyjechać i rzeczywiście powiedzieć przepraszam, przebaczam, proszę o przebaczenie. To jest tak. Uzdrowienie w obydwu stronach, w obydwu kierunkach. Przebaczam i proszę o przebaczenie. W dniu, w którym miał przyjechać ten ojciec, mąż tej kobiety, a ona nagle zaczęła jakby schodzić z tego świata. Gorsze samopoczucie, jakby trochę majaczy. Więc ona się wystraszyła, co zrobiła akurat do mnie, że rodzice mieli się dzisiaj spotkać, ale mam wrażenie, że mama nie. Więc mówię do niej, to proszę ustawić telefon na głośno mówiący. I ojciec przez telefon jej powie. Przebaczam ci i proszę o przebaczenie. I tak zrobimy. Po tej krótkiej modlitwie ten regres w zdrowiu matki się zatrzymał i ona zaczęła jakby wracać do siebie. Odzyskała świadomość. Córka jej powiedziała, słyszałaś mamo? No słyszałam. Chcesz powiedzieć to samo? Chcę powiedzieć to samo. I doszło do spotkania, także powiedzieli sobie to twarz w twarz. Przebaczyć i proszę o przebaczenie. Efekt tej modlitwy przebaczenia był taki, że ona kompletnie wstała z łóżka. I żyła jeszcze parę lat. A więc choroba ducha ją paraliżowała, co więcej, zły duch miał do niej dostęp, bo próbował zablokować tę modlitwę przebaczenia, tak, atakując jej zdrowie. A kiedy obydwoje otworzyli się na przebaczenie, tak, choroba odeszła. Więc, kochani, dlatego Pan Bóg mówi tak mocno, Jezus mówi tak mocno, jeżeli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewin. Nie będzie możliwe uzdrowienie ani fizyczne, ani jakiekolwiek inne. Bo największa choroba ducha tak, nadal pozostaje w sercu człowieka. Możemy mieć trudności z przebaczeniem. Możemy mieć wielkie trudności z przebaczeniem własnemu ojcu, mamie, innej osobie, która nas skrzywdziła. Mężowi, żonie, która odeszła. Czasem dzieciom to robią dziwne rzeczy. Tak, uczucia bolą, tak możemy być zranieni taką lub inną postawą drugiego człowieka, słowem, którym jesteśmy poniżeni, tak. Może obrzuceni błotem, sponiewierani, obrzuceni jakimiś wulgaryzmami, bluźnierstwami. Od najbliższej osoby to boli najbardziej. Ból może być przeszkodą. Ale co jest najpiękniejsze? To jestem wielkim optymistą. Piękne jest to, że nie chodzi o to, żeby wymusić przebaczenie na sobie, tak? Tu wszystkie moje uczucia wołają i krzyczą nie, boję się, że mnie zranisz po raz kolejny. Nie, nie chodzi o to, żeby coś wymuszać na sobie. Jak teraz masz na poziomie twoich uczuć emocji jakiś tak trudny moment, blokadę, nie wymuszaj na sobie przebaczenia. Na siłę, tak, Bóg się zgadza i Pan Jezus mówi, jak nie przebaczysz, to ja nie, to Bóg nie przebaczy ci tej grzechu. Nie, najpiękniejsze wiecie co, że przebaczenie jest darem. To, czego Bóg od nas oczekuje, tylko właśnie tego. Powiedz, że chcesz przyjąć dar przebaczenia. I ja ci to daję. Po prostu to przyjmij. I myślę, że to jest możliwe. Jeśli wcześniej wyprosimy przyjść Duch Święty, uzdolni mnie do przyjęcia daru przebaczenia. To każdy z nas bez wyjątku może przyjąć ten dar przebaczenia, chociażby nie wiem, jak bolesna była ta historia i jak głęboko zranienie.
jeśli nawet po takiej modlitwie rzeczywiście czujesz się trochę jak sparaliżowany, czy sparaliżowana, że nie jest, czujesz Boga. Że o tak, tak, Bóg daje dar, ale on nie wchodzi do serca. To trzeba się po prostu domodlić o uwolnienie od ducha nieprzebaczenia, który blokuje przyjęcie tego daru. Tak, diabeł robi wszystko, żeby zablokować nasze serce, ludzkie serce w przyjęciu daru przebaczenia. Ale inna to jest lekarstwo i tu jako nie tylko egzorcysta jestem optymistą, że właśnie rozkaz drogi Jezusa wiarą odejść do nieprzebaczenia, które mi przeszkadzasz, owocuje odblokowanie. Trochę to wymaga walki, determinacji, tak? Żeby się nie poddać trochę tej presji zraniłych uczuć, oporowi wewnętrznemu, czasem naturalnemu, tak? Bo uczucia boją po prostu. Czasem też temu oporowi, który jest na poziomie ducha. Ale jakie są owoce męki i śmierci zmartwychwstania Chrystusa? Pierwsze, najważniejsze jest pojednanie wewnętrzne, jest przebaczenie, uwolnienie od wpływu swojego ducha, uzdrowienie ludzkiego serca, które nawet poranione nie tak może być sobą, bo jest wypełnione tym, co pochodzi z nieba, jest wypełnione miłością Ojca. Więc na modlitwie Bóg chce, Jezus chce, żebyśmy byli dziećmi, które przyjmują dalej. Jeżeli bezpośrednio modlitwie Ojcze Nasz jest mowa o tym darze przebaczenia, to znaczy, że Bóg ma ten dar. Ma. Tylko mam się stać jak dziecko, gotowe do przyjęcia daru przebaczenia. Więc relacje z drugim człowiekiem możemy być najbardziej poranieni, jednocześnie możemy przeżywać największe szczęście i błogosławieństwo. Jeśli są zranienia, przebaczenie oznacza uzdrowienie. I możesz po przebaczeniu drugiemu człowiekowi, po przyjęciu daru przebaczenia, nadal go lubić. To nie jest problem dla Boga. I to nie jest też problem. Nie powinno to być problemem dla Ciebie. Daj sobie prawo nie lubić do uczucia nielubienia. Precyzyjnie się prawo. Do uczucia nielubienia. Może uczucia nawet jakiejś niechęci. Może nawet buntu na kogoś, także jest taki człowiek. Uczucia są niezależne od naszej woli. I pamiętajcie, siostry bracia, o tym, co mówi katechizm Kościoła katolickiego, żadne uczucie nie jest grzechem. Nie spowiadaj się z uczuć, bo to nie jest grzech. Nie spowiadaj się z pokus, bo pokusa to nie grzech. Mamy się spowiadać z tych momentów, kiedy poddaliśmy się i w naszej postawie poszliśmy być może z chorymi uczuciami, czy zranionymi uczuciami. Poddaliśmy się pokusie takiej człowiek. Ale żadne uczucie nie jest grzechem. Jak, nie wiem, ktoś bliski mnie rani, to jest normalne, że mnie boli. I mam na płaszczyźnie emocjonalnej tą reakcję, tak, nie lubię Cię. Bo Ty jesteś dla mnie miły, przykry i tak dalej. Żadne uczucie nie jest grzechem. Nawet uczucie nienawiści do osoby, która wyrzuciła mi wielką krzywdę, jako reakcja na ból, tak? Na to, że mnie okradł z jakiegoś dobra, jest czymś normalnym. My mamy sobie dać prawo do tego, że przeżywamy wszystkie uczucia. Jezus przeżywał wszystkie uczucia. Nie zgrzeszył w żadnym momencie. Dlaczego nie bijesz, pyta żołnierza? Potem uznał, że z niegrzecznym odzywaniu się po Herodzie. Udowodnił, jeśli coś sobie powiedział. Wkurzał się Jezus na faryzeuszy. Jezus dawał sobie prawo do przeżywania każdego uczucia. I my mamy tą wskazówkę, te podniesienia przyjąć jako dla nas uzdrawiające. Tylko właśnie uczucie nie może się zamienić w postawę, że ja pójdę za uczuciem i będę nienawidził. Podejmę decyzję. Nigdy Ci nie przebaczę. To jest ciężki dzień. Tak, zejdźmy z oczu. Nie chcę Ci widzieć. To jest grzech przeciwko piątemu przykładowi. Zaraz potem w Ewangelii Mateusza jest to objaśnione szczegółowo przez Jezusa. A więc dzisiaj dla każdego z nas bez wyjątku Bóg ma dar przebaczenia.
drugiemu człowiekowi, jeśli ten zawinił, a wobec mnie masz takie poczucie, zawinił ktoś wobec ciebie, zranił cię. Możesz dzisiaj krzyżgarkę zdrowienia serca przez przebaczenie. Na tej samej linii leży przebaczenie samemu sobie. Takie kto jest ważne, żeby przyjąć dar przebaczenia samemu sobie. W sytuacji nieraz ciężkiej, że jesteśmy oskarżani przez szatana. Szatan zaczął oskarżyć, tak? Jak mogłeś to zrobić? Nie jesteś godzien przebaczenia. Jak mogłeś usunąć dziecko? Nie jesteś godny przebaczenia. Przywołuję ten mocny przykład, bo to dosyć często się zdarza. Na przykład kobieta była policji, spowiada się kilka razy z tego samego grzechu. Nie ma takiej potrzeby, ale poczucie winy jest tak silne. Czyli brak przebaczenia samej sobie. Trochę żałuję, że mężczyźni nie mają takiego druku. Ci mężczyźni, którzy dopuścili świadomie do aborcji własnego dziecka. No daj Boże, żeby mieli rozpoznanie swojej winy w tym względzie, że nie walczyli już z dzieckiem. No i znam mężczyzn, którzy cierpią bardzo mocno, bo matka jego dziecka nie powiedziała, że jest w ciąży, tylko oszukała, usunęła dziecko. On się dopiero dowiedział później. Ojcowskie serce wtedy jest zdruzgotane. Nie miałem szansy powalczyć o dziecko, bo nie wiedziałem, że jest serce. No to są potężne rany, które ludzie noszą sobie. Tak czy inaczej, przebaczenie sobie. Każdego zła, ale każdego grzechu. Odróżniajmy, siostry, bracia, fałszywe poczucie winy od potrzeby przebaczenia sobie. To nie jest to samo. Jeśli jakaś osoba była w dzieciństwie wykorzystana seksualnie, pojawia się takie poczucie winy, a może się już przyczyniła, czy przyczyniłem do tego, że ktoś tak nie potraktował. To jest fałszywe poczucie winy. Nie trzeba sobie przebaczyć. Nic, tu nie mamy do przebaczenia. Mamy zdewastować ducha fałszywego poczucia winy i odrzucić go. A jeśli już to przyjąć dar przebaczenia człowiekowi, który jest nieuszanowany. Wracając do rany aborcji, albo innego grzechu, który tak jest takie silne parcie, żeby drugi, trzeci, czwarty raz spowiadać się tego zarania. Nie ma takiej potrzeby. Natomiast trzeba uwierzyć w miłosierdzie, wyznamy, jest mi przebaczona i podjąć modlitwę wynagradzającą za skutki grzechu, przez które diabeł mnie atakuje i rani, i oskarża, i wpędza w tym życiu. Najprostszą formą modlitwy wynagradzającej za skutki grzechów, które popełniliśmy, a więc drogą do przebaczenia sobie i uzdrowienia wewnętrznego, jest na przykład lidanie do najgorszej krwi Chrystusa. Każda forma modlitwy do krwi Chrystusa. Może być też koronka do Bożego Miłosierdzia, ale chodzi o to, żeby w sercu mieć intencję. Przyjmuję przebaczenie, dar przebaczenia samemu sobie, samemu sobie. W tą stronę idziemy. Nie w tą stronę, że kilka razy się spowiadamy z tego samego. Sakrament pokuty jest sakramentem zdrowienia, więc jeszcze raz porządnie, szczerze wyznać grzech, a potem podjąć modlitwę wynagradzającą. Ukochani, czasem pojawia się w sytuacji trudnych życiowych doświadczeń trochę błędne Boga. Dlaczego to do mnie dopuszczasz? Tak ktoś zachoruje na nieuleczalną chorobę, albo będzie zraniony właśnie przez bliskie osoby. Dlaczego to do mnie dopuszczasz? Niektórzy się zastanawiają, jak czasem modlą też, tak, o dar przebaczenia Bogu. Tak, Boże, przebaczyć. Wydaje mi się, że zadbam z tej trochę fałszywy obraz Boga i przede wszystkim nieufność. Myślę, że tu trzeba zdemaskować taką pokusę. Nie ufam Bożej opatrzności, nie ufam Bożej miłości wtedy, kiedy w sytuacji bólu i cierpienia, którego nie rozumiem, pracę w niej z Bogiem. No bo zasadniczo jest jedna alternatywa. Pierwsze, o co słyszeliśmy dzisiaj w Słowie Bożym, Bóg jest kochany z Tatą. Drugie, jeżeli dopuszczę coś trudnego i pójdę za to się, no to nie jest kochającym tata, no to kim jest? No to jest oprawcą, to jest sędzią, to jest kimś, kto się wyżywa do mnie, bawi się mną
i rodzi się litania fałszywych obrazów Boga. Oczywiście z podpowiadania przeciwnika, którym jest szatan, który oskarża w moim sercu Boga o to, że dopuścił na niego trudne wydarzenie. Więc tu demaskujemy nieufność, nie ma potrzeby przebaczenia Bogu, jest potrzeba pojednania się z bólem, który naszym sobie. Z niezrozumieniem tego, co się dzieje w moim życiu w tym momencie. Może sami się rozpadną. Tak? Może, nie wiem, mój bliski przyjaciel odszedł z kapłaństwa. Albo jeszcze, tak, ksiądz rozbił małżeństwo. No nie zrozumiemy tego po ludzku, tak, kiedy jest odejście od własnego powołania. Mogę się obrażać na Boga. Zobacz, no tak, jak masz księdza. Rozbił małżeństwo w wiecie. No kto jest winien? No Boże, przecież nie są. To są podstępy. Ewidentne podstępy, które co jednak odsłania. No, warto zapytać. Ufam Bogu? Jest moim kochającym tatą? Opieram się zawsze na jego miłości, bo on jest miłością, on się nie zmieni. Bóg nie jest w stanie przestać kochać. Nawet jeśli tak tu i teraz rzeczywiście dzieje się trudna sytuacja, to w perspektywie Bóg wyprowadza z tego zawsze, bo tak mówią wszyscy święci, tak mówi święty Augustyn. Bóg pisze prosto na krzywy linia ludzkiego życia. Bóg wyprowadza dobro ze zła. Bóg ranę zamienił w perły. Byle byśmy nie pozwolili sobie mogli zabrać nam zaufanie do Boga. Myślę, że to nie przypadek, że właśnie na obrazie Jezusa miłosiernego jest to zdanie Jezu, ufam Tobie. Tak? Bo w tej duchowej walce o przebaczenie sobie, o przebaczenie innym, o pojednanie z Bogiem jest to klucz zaufania. I ostatni rzecz, którą chcę powiedzieć, żebyśmy mieli trochę czasu na modlitwę. Nie bądźcie gadatliwi jak poganie. To co mi się nie zdarza. Ale jedno ważne doświadczenie, ważne myśli. Zadzwonił kiedyś człowiek. Mówi, proszę księdza, nie wiem, co się dzieje z moim synem. Mały chłopiec, może 5 lat. I ma takie ataki histerycznego śmiechu, potem histerycznego płaczu, histerycznej agresji. Nie wiadomo, co się z tym dzieje. Nie jest sobą ewidentny. Byliśmy u psychologa, byliśmy u dziecięcego, tak, u psychiatra, czy u bratyki. Nic na tym nie. Więc dzwonię do księdza. Może taki demon znalazł mnie demozą. A od kiedy to trwa? No od roku. Rozmawiamy przez telefon. A co się stało rok temu? Były jakieś trudne momenty w pana życiu? No były. Jakie? A ktoś wrzucił zdjęcie moje w internecie, napisał tam dużo kłamstw. Wiem, kto to zrobił. No jak to przyjął pan przebaczenie? Przebaczył na temu człowiekowi tą krzywdę? Nie. To nie było takie, wiecie, mocne, zimne, zdecydowane. Zlodował się jego serce. Przez nie przebaczono temu człowiekowi. A jak pan myśli, może to jest jakaś przyczyna dręczeń pana dziecka? Się zamierzył. Więc mówię do niego, to proszę poprosić Boga o dar przebaczenia temu człowiekowi. Powiedz mi, co wynagradzający. I mówię mu tak, to co ma obudować relacje z Bogiem i z bliźnim. I słyszę przez telefon, że ma atak energetyczny. Zaczyna rzęzić. Tak, nie jest sobą. Już go nie rozumiem, co mówi. Więc zaczęłem wołać po imieniu do niego. Jakoś wrócił do siebie. Więc mówię, proszę pana, to zapraszam do spotkania. Ale nie przyjechał. To znaczy, prawdopodobnie został w swoim nieprzemoczeniu. Co oczywiście diabeł wykorzystał, atakując niewinne dziecko. I to jest tajemnica. To się nazywa misterium nieprawości. Misterium iniquitatis, tak? Że zło tak mocno może zaatakować. Podejść tak blisko nawet do dziecka, które nie popełniło żadnego grzechu. Ale dziecko jest bezbronne wobec tego, co robią z nim rodzice. Ono jest bezbronne wobec tego, że ojciec nie jest w stanie, nie chce przyjąć daru przebaczenia temu człowiekowi, który mu wyrządził niewinną krzywdę. I słyszeliście to powiedzenie Jana Pawła II? Diabeł jest w łańcuchu
który wręcz trzymał Bóg. Pozwolił podejść diabłu, myślę, że można powiedzieć, Bóg pozwolił diabłu, żeby podszedł tak blisko, żeby zaatakować dziecko. Dlaczego to zrobił? Dlaczego Bóg pozwolił na taką nieprawdę się wydarzyło? No bo do tego mężczyzny nic nie przemawiał. Więc pokazałem mu cierpienie Pana dziecka i zwołanie Boga po to, żeby Pan przebaczył. Ale on nie przyjął tego daru. Może nie uwierzył, że to taka jest dynamika. Że skutki braku przebaczenia otwierają furtki dla złych duchów, a Pan Bóg, tak, walcząc o dobro tego dziecka, ale też tego ojca, nawet pozwala, żeby diabeł podszedł tak blisko. Żeby upomnieć o wolność, o nawrócenie właśnie, o przyjęcie daru przebaczenia. I tu już jesteśmy blisko tematu, który już zasygnalizowałem. Skutki braku przebaczenia, skutki naszych grzechów. Jak potrafią być daleko idące. I Pan Bóg chce, żebyśmy się zmierzyli ze skutkami naszych grzechów. Wzięli odpowiedzialność. Bo to nie jest tylko kwestia tego, że oddam się w konfesjonale. To jest kwestia dalej śladu, który zostaje w tym grzechu. Nieraz bardzo mocno. Czy podejmę modlitwę wynagradzającą, kiedy się rozpada małżeństwo? Czy podejmę modlitwę wynagradzającą, kiedy mój ojciec nie pił na przykład, nie szanował matki, albo odrobił? Bo to uderzyło we mnie. Więc, kochani, jeżeli brakuje przebaczenia waszych rodzinach i jesteście bezradni wobec tego faktu. Ja jestem bezradny wobec braku przebaczenia między dwoma braćmi. Dwóch ludzi bardzo ważne dla mnie. I oni są na razie niezdolni do tego, żeby się pojechać. Mimo, że codziennie, może nie codziennie, ale bardzo często są na krzyżu. Ja się modlę, zaczynam się modlić wynagradzające za moje grzechy, za ich grzechy, grzechy rodziców, żeby usunąć przeszkody mocą krwi Chrystusa, mocą miłości, które sprawiają, że ich serca są zamknięte, skamieniałe, momentami zimne. Z bólem zadania, jak jeden z nich mówi, jest mi obojętne, co się dzieje z moim bratem. To mówi trzech wierzący. Poza mnie. Wierzący. Po Bożu. Trzech wierzący w Boga, ufający Bogu i przyjmujący Słowo Boże o przebaczeniu. W braku przebaczenia jego skutkami. Tak nie było. Mogę powiedzieć, boli mnie, cierpię, jestem zły, ale nie jest mi obojętne, co się dzieje z moim bratem, siostrą, czy kimkolwiek. Myślę, że dzisiaj Bóg chce nam dać bardzo dużo. Bo ran w sercu nie brakuje, w naszych sercach, w sercach osób naszych bliskich. Więc jeśli wierzę w jakiś naprawdę ciężki grzechu w swojej rodzinie, chciałbyś, żeby Bóg znalazł dostęp do serc tych ludzi, z łaską nawrócenia, przebaczenia, daj Boże, pojednania. Pozostaje tylko wołać do Boga i prosić, niech Twoja miłość teraz przyjdzie. Twoja miłość, Jezu, której ceną jest Twoja męka, śmierć, krzyż i Twoje zmartwychwstanie. Nie jesteśmy więc bezradni, tylko jesteśmy optymistami, bo rzeczywiście ja bym jest pokonany. Blokady w naszych sercu mogą być usunięte, my możemy być uzdrowieni, mogą być uzdrowione relacje rodzinne, jakiekolwiek innymi, gdzie do tej pory brakowało przebaczenia. Więc zapraszam, myśmy przyjęli Jezusa w Najświętszym Sakramencie i zapraszam do tego, żeby przyjmować te dary, które Bóg dzisiaj dla nas przygotował. Pamięć trzeba.
Więc Panie, jeszcze raz Ci błogosławię
wywyższa, uwielbia, że to chcesz czynić z nami właśnie teraz, tak wieczorem, w tym momencie, mocą Twojej miłości, właśnie tego Ojca, mocą Twojego Ducha Świętego, że każdy z nas wyjdzie z tego spotkania z Tobą, właśnie dotknięty miłosierdzie, napełniony duchem, wewnątrz decyzji, którą teraz w nasze serce wpadł właśnie On, Twój Święty Duch, abyśmy wszystko Tobie powierzyli, wszystko Tobie oddali, abyśmy spróbowali się zmierzyć z bólem, jeśli atakuje nasze serce, z niemocą, bezradnością, wobec choroby właśnie, czy też wobec ran, które nieustannie się dzieją w relacjach naszych. Ale Ty, Jezu, jesteś większy od tego, Ty to ogarniasz, Twoje rana jest naszym uzdrowieniem, więc przez Twoje święte imię, przez Twoje przebite serce i każdą ranę w Twoim ciele przebitym krzyżem, niech to się dzieje. Łaska uzdrowienia spłynie na nas teraz. Pogłębienia serca, oczyszczenia, ochrony, uwalniania od złych duchów. Módlmy się o to pieśń o siostrami przejdzie z Najświętszym Sakramentem blisko nas. Zachęcam do takiego gestu położenia ręki na sercu, nawet prawie wzniesienia do Boga, kiedy przybędziemy przygodnie do błogosławieństwa. A znak tego, że pozwalam, żeby Jezus działał w nas, działa. Nabyłeś nas sobie, na jaką śmiercią zmartwychwstaniem,
I co więcej, chcesz pokazać nam swojemu Ojcu, aby Jego miłość do nas dotarła, abyśmy byli Jego dzieci. Więc zapewniamy się krew, aby wolność nas rosła, uzdrowienie wewnętrzne, abyśmy potrafili Bogu zaufać. Pomodlimy się litanią najdroższej krwi w Chrystusie. Jeśli widzisz potrzebę podjęcia modlitwy wynagradzającej, na przykład w formie tej litanii, w odniesieniu do jakiegoś konkretnego człowieka, który Ciebie zranił, bądź ranił inne osoby, to teraz oddaj go Jezusowi przez założenie w boską krew. Może to będzie początek nowenny, 9 dni modlitwy za tego człowieka, za te skutki grzechu, czy za siebie samego. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, posłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Bogu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójca, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Wszechwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przekonanego w obrońcu spływające na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przybliczowania, wybaw nas. Krwi Chrystusa, krocząca z podciemnionej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyż, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłata naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdrojny miłosierdzie, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nas pomęczeni, wybaw nas. Krwi Chrystusa, moc wyznawcy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, narodzące dziewicy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostoja zagrożona, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujący, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecha płaczący, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadzieją pokutujący, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierający, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie duszy z otchłani czystych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejszej, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam grzechy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przepłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od sławy czystego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie Jezu, śpiewamy Tobie, przyjmujemy Twój dotyk, miłosierdzie, moc uzdrowienia, dar przebaczenia. Dzięki Ci, że jesteśmy pełni daru Bożego dziecięstwa, a że jesteśmy bezpieczni w ramach tego Ojca. Jesteśmy bezpieczni w Twoim ramach, Jezu. Jesteśmy wolni, bo dajesz nam to swoje Ducha Świętego. Czego nie muszę się lękać?
Twojemu Ojcu. Proszę Cię,
proszę Cię, aby każdy człowiek mógł poznać, że jest Jego ukochanym dzieckiem. Moje życie składam dziś razem z Tobą w ręce kochającego Taty, gdyż ufam Jego dobroci i miłosierdzie. Tobie oddaję panowanie. Nad moimi pragnieniami. Za całym moim życiem. Aby nie zło, lecz Twój Święty Duch panował nade mną. Teraz i na wieki wieków. Amen. Powstańmy, pomódlmy się jeszcze pieśnią pięknie, uwielbienia, zjednoczenia z Jezusem, uświęcone po prostu miejsce. Jezu, nasze serce wznosimy do Ciebie, nasze ręce wznosimy do Ciebie, radości czynienia uwielbienia, że jesteś z nami, że jesteś z nami. Gdy będziemy wracać do domu i w naszych domach, i w różnych trudnych miejscach, gdzie nie ma miłości. Ale tam chcecie zanieść w naszych sercach. Ty obecny, jako lekarz, jako Pan, jako ten, który sprawia, że człowiek może pokochać Twoją miłością, może przebaczać, tak jak Ty. Który żyjesz i królujesz na wieki. Amen.